Cześć, w dzisiejszym vlogasku wrażenia po meczu Legia Neapoli, gdzie Legia przyniosła wstyd po prostu grając, a właściwie nie grając, bo na grę Neapoli się patrzyło z przyjemnością. Piłkarze poruszali się dwa razy szybciej od legionistów i nie mogę tego zrozumieć, jak tacy piłkarze mogą się tak wolno poruszać po boisku. Dla przykładu podam mecz Legii z Sampdorią, gdzie Wojtek Kowalczyk i reszta spółki grali jak równy z równym z Sampdorią, czy choćby w Lidze Mistrzów, czy Legia za czasów Janasa i Wójcika grała jak równy z drużynami. A tutaj w tej lidze Europy Legia gra z kontry. No i gra na dużym farcie, bo wyniki są lepsze niż gra. I Legia dostaje baty i w lidze. I teraz się zanosi, że w lidze Europy też będzie dostawała baty. No nie można tak grać w piłkę na tym poziomie. Kiedyś piłkarze Legii bawili się co tydzień w klubach. Chlali wódę, palili faje i biegali dwa razy szybciej niż ci niby zawodowcy, co grają teraz. I no, żal było patrzeć na grę Legii w tym meczu. Te trzy bramki można było obronić. Nie popisał się bramkarz Legii. Aczkolwiek no, mogę zrozumieć to, że jest jeszcze młody i no, brakuje mu trochę ogrania po prostu na bramce. Natomiast reszta drużyny no, zawiodła kompletnie, wiedząc, że na bramce stoi bramkarz niedoświadczony, powinni robić wszystko, żeby nie dopuścić do strzału na bramkę, a jednak trzy razy dali się ograć dość no prosty sposób, bo nie było ani krycia, więc pytanie, gdzie byli piłkarze Legii wtedy. No, ja nie chcę patrzeć na taką grę Legii. Mówiłem, że Michniewicz już jest do zwolnienia, jeżeli ktoś nie wie, to już to mówiłem dwa miesiące temu. Sobie odszuka filmik. Legia przyniosła wstyd. Nie oddała żadnego cennego strzału i jak ma tak wyglądać gra mistrza Polski, to wolę, żeby mistrzem Polski został Lech, który po prostu się nie boi grać w piłkę i chociaż jestem legionistą, to no nie chcę widzieć takiej gry Legii, która po prostu to tak jakby jak walczył Tyson Fury z Wilderem, jakby jeden pięściarz tylko czekał do końca gongu i liczył na farta, że jednym uderzeniem zakończy walkę. Walkę trzeba podjąć, a nie włóczyć się po boisku. I takie moje zdanie, że Legia przeszła obok tego meczu. W ogóle ilość straty w wykonaniu legionistów, proste podania do najbliższego kolegi, to też było za trudne dla legionistów. Nie rozumiem na tym poziomie, jak można tak grać w piłkę. Powinni sobie przemyśleć nad tym, co u nich jest nie tak, bo naprawdę to było żal patrzeć na ten mecz. Do usłyszenia, hej. Następnym vlogasku.